Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj kolejna część związana z spotkaniami Pana Jezusa z ludźmi i to ma nam posłużyć jako wskazówka, w jaki sposób my możemy przyjść do Pana Jezusa i się z Nim spotkać. Bo to jest bardzo ważne, abyś spotkał się z Panem Jezusem osobiście i żebyś sam się z Nim pojednał. Bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli i Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale aby wszyscy przyszli do upamiętania. I tak mówi nam Słowo Boże. A to jest konieczne, żebyś przyszedł do Pana Jezusa i skorzystał z tej woli Bożej, którą Bóg ma dla ciebie, bo On chce być z tobą w jedności, jednomyślności. Więc nie trać czasu, przyjdź do Pana Jezusa. Dzisiejszy temat chciałbym oprzeć na tym, co czytamy w Słowie Bożym na podstawie spotkania Pana Jezusa z człowiekiem z sadzawki Betesda. Jest to opisane m.in. w Ewangelii Jana, 5 rozdział, od 1 do 18 wersetu. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego, i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Widzimy wyraźnie, że możemy tutaj zauważyć dwie rzeczy w tym spotkaniu: uzdrowienie i świadectwo. Jakże wielu chorych było w Izraelu. Ten fakt wskazuje na zły duchowy stan ludu Bożego. Ludzie nie byli w stanie sprostać świętym wymaganiom Pana Boga. W rezultacie tego Pan Bóg musiał zabrać im błogosławieństwo, które dla nich przewidział. A jednak od czasu do czasu, pomimo wszystko, Bóg błogosławił swojemu ludowi. Przychodził anioł i poruszał wodę. Takie konkretne i osobiste objawienie Bożej życzliwości obserwujemy w każdym czasie historii ludzkości. Noe znalazł łaskę, Abraham został powołany, Jakub był chroniony, a Mojżesz zachowany przy życiu. Wszystkie te wydarzenia świadczą o łasce i miłości Boga wobec ludzi. Lecz niestety, ci chorzy ludzie musieli szybko zareagować, aby skorzystać z daru uzdrowienia. Długotrwała choroba pozbawiła ich siły darowanej ludziom przez Boga. Chory, o którym jest mowa w tej historii, mógł poruszać się jedynie bardzo powoli. Brakowało mu energii, aby móc skorzystać z Bożego błogosławieństwa. Tak samo bezsilny jest każdy człowiek w swoim grzesznym stanie. Nie jest w stanie nic dodać do swojego zbawienia. Jest uzależniony wyłącznie od Boga. Kiedy Pan Jezus zwrócił się do tego chorego, On wyznał swoje złudne nadzieje pomocy od innych ludzi i wskazał na swoją własną ułomność. Wtedy Pan okazał mu swoją łaskę i moc, mówiąc do niego: wstań. Wstań, weź łoże swoje i chodź. Człowiek ten natychmiast został uzdrowiony. Jakaż cudowna zmiana. Będąc chory przez 38 lat, był obrazem jedynie swojej bezsilności i bezradności. Teraz, uzdrowiony i wzmocniony przez Pana Jezusa Chrystusa, stał się obrazem Bożej siły, która w nim działała. Bez wysiłku wziął swoje łoże, na którym wcześniej, będąc chorym, leżał. Stan tego człowieka oraz jego zachowanie przed i po spotkaniu z Panem Jezusem ilustruje zmianę, jaka zachodzi podczas nawrócenia. Przed nawróceniem człowiek w swoim grzesznym, bezsilnym położeniu nie jest zdolnym, aby uczynić cokolwiek dobrego dla Boga. Natomiast po nowozrodzeniu, po narodzeniu na nowo z wody i z ducha, po narodzeniu na nowo przez Ducha Świętego, po narodzeniu na nowo przez Boga, a więc natomiast po nowozrodzeniu swoim zachowaniem pokazuje, że działa w nim Boża siła. Uzdrowienie to zostało dokonane w pewien dzień odpocznienia. Po staroświecku, ale też w niektórych polskich przekładach jest tu użyty termin sabat.
sabbat, czyli dzień odpoczynku. Fakt, że ten uzdrowiony nosił akurat w tym dniu swoje łoże, czyli w dniu sabbatu, rozgniewało znajdujących się tam uczonych w piśmie. Sabbat był bowiem dla nich dniem odpoczynku Boga wśród ludzi. Niestety, od upadku człowieka w grzech Bóg nie mógł już odpoczywać wśród ludzi. Mimo to nie odwrócił się od nich całkowicie. Ojciec działa i Pan Jezus działa. Jakże jest to niepojęta łaska i objawienie wielkiego miłosierdzia względem nas. Nie było przypadkiem, że Jezus Chrystus uzdrowił tego chorego akurat w sabbat. W sabbat, czyli w dzień odpocznienia. W sabbat, w żydowski sabbat. Wydając mu polecenie, aby nosił swoje łoże. Poprzez to daje z jednej strony świadectwo o swojej łasce, a z drugiej obnażył przez to obłudny i zepsuty stan tego narodu. I widzimy, że Pan Jezus Chrystus nie przestrzegał sabbatu, a był bez winy, bo sabbat już był wtedy zupełnie karykaturą. Nie był w ogóle w żaden sposób honorowany przez tych ludzi i też widzimy, że działanie Boże także pokazywało, że to jest całkiem co innego już. Więc jeżeli teraz popatrzymy na to spotkanie, widzimy jednoznacznie, że i ty jesteś w stanie bezradności, jeśli jeszcze nie pojednałeś się z Bogiem i musisz wezwać Pana Jezusa w swoim sercu. Zawołaj: Panie Jezu, ratuj mnie. Ja nie mogę przyjść do Ciebie o własnych siłach, tylko Ty możesz mnie ratować. Tylko Ty możesz mi pomóc. Wiem, że Ty umarłeś za moje grzechy i wiem, że Ty jesteś w stanie mnie uratować, bo jesteś Zbawicielem od grzechów. Więc jak najszybciej zawołaj w Twoim sercu do Pana Jezusa, a On nikogo, kto do Niego przychodzi, nie odrzucił precz. Dziękuję Państwu za uwagę. I kolejne spotkanie Pana Jezusa z człowiekiem, które chyba, mam nadzieję, uda się omówić, to jest kwestia spotkania człowieka z uschłą ręką, który również w sabbat został przez Pana Jezusa uzdrowiony. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.